1710. To już szóste zawody koła numer 25 w Ślesinie. Z tego co wiem, to jeszcze są planowane zawody na koniec września, jedne z Łodzi i podsumowujące takie zawody też w podobnym terenie, ale przynajmniej dwa razy jeszcze będą robione zawody. Ryby są różne, począwszy od leszcza, płoć. Kiedyś zawody były robione na wagę i wtedy jakby wędkarze byli wyspecjalizowani, żeby to mukleje, to łowienie muklei robić wynik. Obecnie właśnie muklej nie wchodzi w rachubę, jego się nie bierze do wagi, więc to co woda przyniesie, a tych ryb jest cały przekrój. O jakich rekordach możemy mówić dotychczas? Jakie duże ryby? Tych drobnych rybek się zbierze, są wyniki około 10 kg i więcej. Żeby tu być w trójce, to przynajmniej te 10 kg trzeba złowić. Od 9 godziny do 13 jest czas na połów, 4 godziny, ale zatem ten połów tutaj następuje. To jest czas na przygotowanie sprzętu, na nęcenie, tak jak na normalnych zawodach, bo te też takie są. Wędkarz musi się przygotować. Zresztą widzimy po sprzęcie, który tu jest prezentowany, to są drogie, długie wędki. No, trzeba umieć, tak, do 13 tak metrów przeważnie. Widać, że co roku tych wędek przybywa, czyli wędkarze się dozbrajają. My dajemy wszystkim szansę, nie będziemy wymieniać. Myślę, że będzie istotne przy ogłoszeniu wyników, wtedy Państwo poznacie tą trójkę. Mamy swoje typy, ale dajemy każdemu szansę. Nawet na takiej wędce 8-metrowej ma prawo też tutaj pierwsze, drugie miejsce zająć. Na koniec tylko, bo widzę, że często tutaj nęcą, to, czyli bez nęcenia nie ma w zasadzie dobrej. Dłużej by było trzeba siedzieć, a tu chodzi o to, że nęcenie i to jeszcze, tak jak widzimy na takich długich tyczkach, w koszyczkach, to jest to miejsce, w które wędkarz tam spławik kieruje z haczykiem i tej ryby się tam w tym miejscu należy spodziewać, gdzie nęci, dlatego ta precyzja nęcenia jest bardzo ważna. To jest płoć, jest krąb, jest leszcz, szczupak, no i się dużo suma pojawiło. Także to jest bardzo taka ryba duża, bo no, tutaj wędkarze podpowiadają, że już były też złowione sumy prawie po 2 metry. Sam też widziałem taką rybę. Koło nasze liczy około 220 osób w tym roku, bo było więcej, ale to wiadomo, odchodzą emeryci i tak dalej. Istnieje 72 lata. Dwa lata temu obchodziliśmy 70-lecie. Także no, udział w zawodach zawsze bierze około 20-25 osób. Dzisiaj akurat było 17. To jest sobota, to wiadomo, różnie tam i do pracy i inne zajęcia też mają. Trzy pierwsze miejsca to jest wynik powyżej 3 kg. Drugie miejsce jest 1700. I trzecie 1580 bodajże, bo to jest liczone sektorowo. Jest to łowisko podzielone na dwa sektory i pierwsze miejsce z jednego sektoru i pierwsze miejsce z drugiego i to są jedynka, dwójka i tak dalej. Nie? Lewandowski Sławomir pierwsze miejsce, drugie miejsce Majdziński Tomasz, trzecie miejsce Kędzierski Krzysztof.
No, powiedziałeś przed chwilą, że takie trochę nietypowe zawody, że dzisiaj te wyniki nie były takie wysokie. A powiedz o tych najlepszych wynikach, jakie osiągacie. No najlepsze wyniki to nawet nie do 10 kg, ponad 10 kg dochodzą. Z tym, że mówię, no my tutaj nie bierzemy uklei pod uwagę, bo z uklejami to jeszcze większe są zawody. Pierwsze zawody, jak tutaj odbyły się o Puchar Wicestarosty, to był wynik ponad 12 kg, z tym, że to były z uklejami. No ale to za dużo tej ryby się marnuje i po prostu odstąpiliśmy od tego i nie łowimy uklei. Uklei tylko łowimy na mistrzostwach koła. I tak na koniec jeszcze powiedz o rybach, które tutaj są w tym jeziorze, to znaczy głównie jakie gatunki i jakie duże? To znaczy, no głównie to jest płoć, leszcz, krąb, no ukleja to wiadomo, okoń, sandacz, szczupak. Największe no to są sumy. One tu robią bałagan, bo po prostu niszczą tą rybę, nie? I łowią tu w takiej do 70 kg. 3 lata temu tutaj, jak szykowaliśmy właśnie na te zawody wicestarosty, no to przy nas 8 sztuk takich złowili. Ale to jest, no mówię, to szkodnik jest po prostu ta ryba, nie? On po prostu wyżera te wszystkie drobniejsze. On te największe praktycznie, leszcza to wszystko to on wyżera. No. I ta ryba też nie ma spokoju, bo za dużo jest motorówek, tych skuterów i po prostu ta ryba jest opłoszona. Tak. Ósme miejsce, Korolewski Edward. Piąte miejsce, Wasicki Zdzisław. Kakao mnie zatkało. Co zjedzie? Hotel już mam. To nie chcę hotela. To wezmę tego. Jakie to jest za niego? Dziesiąte miejsce, Golden Łukasz. Wynikiem 880. Dwunaste miejsce, Gawenda Czarek. To kawerko tu jest jeszcze? A wiecie co jest? Chodź tutaj. 13 miejsce, Gruchalski Jan. 600. Czternaste miejsce, Florczyk Andrzej. Zawalę 15 miejsce, Zawada Roma, 500. 16 miejsce, Golden Darek. O, brawo, to 430. Te nożyczki sobie. Golden Dariusz, tak? I 17 miejsce, Olszewski Andrzej. Wynikiem dziękujemy panowie. Dziękujemy bardzo panowie. Spotykamy się.